którzy tutaj na naszym rynku gomińskim, żeby pokazać, co można zrobić dzięki dobrej współpracy i chęci wykonania czegoś dobrego. Zrobiliśmy tę inwestycję, zaczęliśmy ją robić dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bez tego wsparcia nawet przy naszym malutkim budżecie nie moglibyśmy pomyśleć o rozpoczęciu tej inwestycji. Przede wszystkim dziękuję panu wojewodzie, że zgodził się na wizytę, mając tyle różnych samorządów, przyjechać właśnie do Gołymina. Czyli można powiedzieć, panie wójcie, że jest to wyjątkowa gmina. Zostaliście ogromnie zaszczyceni, bo świadczy o tym, że jest dobry gospodarz, dobrze zarządza gminą, no ale sam nic by nie zrobił bez współpracy z radnymi. I ja często rozmawiam z radnymi, więc bardzo wysoko cenią pana wójta, jego pracę, wspierają go. Także no, u mnie też pozyskiwać środki, bo zarówno z funduszu rządowego, jak też i z Urzędu Marszałkowskiego pozyskuje środki. Także no, to jest też dobrze świadczy o pracy samorządowca. Cóż mogę powiedzieć, panie wojewodo, ja znam tę gminę jeszcze przed tą inwestycją. No to rzeczywiście tu były kałuże, w tej chwili to byśmy byli mnóstwo kałuży, no, błoto niesamowite. A w tej chwili, proszę, zupełnie coś innego. I choinka stoi, i piękne iluminacje. Także no, można powiedzieć, że już nie odbiega niczym od takiego rynku małomiasteczkowego. Także, panie wojewodo, ja mogę tylko tyle powiedzieć, że warto inwestować, warto przekazywać środki zarówno z Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak i Funduszu Dróg Samorządowych do takich małych właśnie miejscowości. Idziemy w kierunku zrównoważonego rozwoju, a takie właśnie małe gminy, budżety mają bardzo skromne i każda złotówka zewnętrzna jest w sposób racjonalny, gospodarny wykorzystana. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tego typu spotkania są naprawdę wzruszające i dziękuję za to, że w małej gminie taką ważną chwilę mogę przeżywać razem z Państwem. Tego typu inwestycje jak ta modernizacja rynku w gminie ośrodku są ważne z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, mieszkańcy widzą po prostu coś fajnego, można to używać w sposób bardziej taki, powiedziałbym, ludzki i no, ten efekt jest właściwie bezdyskusyjny. Myślę, że cieszą się samorządowcy, no bo do tego się przyłożyli. To jest na pewno też wielka praca, żeby przygotować odpowiedni wniosek, projekty, przeprowadzić tę całą sprawę. To nie jest wszystko takie proste. Ale oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca. Ja myślę, że to oprócz tego, że jest taki materialny skutek tej roboty, to warto też zauważyć, że takie inwestycje są po prostu nie tylko przejawem, ale także, można powiedzieć, owocem współpracy wszystkich ze wszystkimi. Bo są i rządowe pieniądze, i marszałkowskie pieniądze, ogromna praca tutaj na miejscu gminy. To jest również sukces miejscowej firmy, która wykonywała tę pracę, zatrudnienie dla ludzi, którzy przy tym pracują. Można powiedzieć, skutków takich pozytywnych jest mnóstwo i wydaje się, że trzeba to dostrzec. Dzięki temu, że istnieje cały szereg programów rządowych, które umożliwiają pozyskanie takich środków, to wszystko zaczyna być w rzeczywistym zasięgu. To nie są już teoretyczne jakieś rozważania, co by można zrobić, tylko dzisiaj tak naprawdę pieniądze, i to duże pieniądze, leżą w zasięgu ręki. Trzeba przygotować dobre projekty. I jeżeli takie projekty są, tu jest przykład właśnie tego rynku, ale już słyszę o projektach kanalizacji, oczyszczalni, także ze środków publicznych, no to po prostu efekt jest taki, jak widać. Bardzo serdecznie gratuluję Państwu.
Dziękuję.